Cześć, witam Cię bardzo, bardzo gorąco. Zapraszam na kolejną lekcję z granic. Tym razem przejdziemy już powolutku, malutkimi kroczkami. Przechodzimy do granicy funkcji i zaczniemy od granicy funkcji przy x zmierzającym do plus bądź minus nieskończoności. Zapraszam. Przypomnijmy sobie definicję ciągu. Otóż ciąg liczbowy jest to funkcja, która najczęściej odwzorowuje zbiór liczb naturalnych, dodatnich w dowolny zbiór liczb rzeczywistych. No i ciągi oznaczamy tutaj takim zapisem an, bn i tak dalej. A czym się różni w tym momencie funkcja? Bo przecież ciąg to też funkcja. Otóż funkcja odwzorowuje, tak ogólnie funkcja liczbowa odwzorowuje zbiór liczb rzeczywistych w zbiór liczb rzeczywistych. Dlatego, jeżeli liczyliśmy granice ciągów, to na pewno nie zdziwiło Cię to, że przy granicach ciągów n zmierzało nam do plus nieskończoności. Dlaczego? No bo skoro liczby naturalne dodatnie, to one, startując od jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, one uciekają w nieskończoność. Tylko w nieskończoność dodatnią, prawda? Uciekają. Dlatego w przypadku ciągów liczyliśmy taką granicę tylko i wyłącznie. N uciekało cały czas do plus nieskończoności. Natomiast w przypadku funkcji, a wiesz już, że funkcje oznaczamy sobie f od x, g od x, h od x i tak dalej. Owszem, x nam może uciekać w plus nieskończoność jak najbardziej. Może nam też x uciekać w minus nieskończoność, dlatego że tu mamy zbiór liczb rzeczywistych. To może uciekać nam x w nieskończoność, może uciekać w minus nieskończoność. I nauczymy się też przy okazji tutaj, jak będziemy liczyć granice, będziemy też się uczyć, że może nam x uciekać do jakiegoś x0. I te granice właśnie tu nam charakteryzują pojęcie granicy funkcji. Czym się różni granica funkcji od granicy ciągów? Ciągi liczymy tylko przy n zmierzającym do nieskończoności granicę. W przypadku funkcji mamy to szerzej. X może uciekać do plus nieskończoności, do minus nieskończoności i x może uciekać do jakiegoś po prostu argumentu x0. My na tym spotkaniu zajmiemy się zarówno tą granicą, jak i tą granicą. A więc zapraszam serdecznie do rozwiązywania przykładów, które przygotowałam na to nasze spotkanie. Licząc granicę funkcji przy x zmierzającym do plus nieskończoności, czy też do minus nieskończoności, musimy pamiętać, że metody, które nauczyliśmy się już na wcześniejszych spotkaniach, automatycznie przenoszą się na granicę funkcji, ale tylko i wyłącznie, gdy x zmierza albo do plus nieskończoności, albo do minus nieskończoności. Dlatego pamiętając o tym, że licząc granicę przy n zmierzającym do plus nieskończoności z jakiegoś naszego ciągu an, to pamiętając o tym, musimy liczyć granicę funkcji. Ale zapamiętaj, tylko w momencie, gdy x ucieka do plus nieskończoności albo do minus nieskończoności. Czyli można by było rzec, że tak naprawdę granica funkcji przy x zmierzającym do plus nieskończoności czy przy x zmierzającym do minus nieskończoności niczym się nie różni od obliczania granic ciągów. Tylko inaczej się zapisuje, tu były n, tu są x, ale jeżeli mamy na myśli metody, to te metody się automatycznie przenoszą. Myślę, że taka wiedza spokojnie nam teraz pozwoli na to, żeby przypomnieć sobie, jak to się liczyło granice ciągów i te metody automatycznie wcielić właśnie w liczenie granic funkcji, ale tylko przy x zmierzającym do plus i do minus nieskończoności, a to jest właśnie temat naszego spotkania. Myślę, że teraz możemy przejść do rozwiązywania przykładów, które właśnie na to spotkanie przygotowałam. Mamy policzyć granicę takiej funkcji 2x kwadrat plus 5x minus 2, ale uwaga, przy x zmierzającym do minus nieskończoności. Patrzymy sobie na tą funkcję i myślimy sobie, co to jest za funkcja. Jest to oczywiście funkcja na bazie wielomianu, jest to wielomian. Owszem, możemy powiedzieć funkcja kwadratowa, ale każda funkcja kwadratowa jest wielomianem. Czyli ogólnie przypominamy sobie, jakie to były metody, jak ciąg był podany w postaci wielomianu. Otóż wyciągało się najwyższą potęgę, tam było n przed nawias, a my mamy najwyższą potęgę x przed nawias. Czyli w nawiasie jest najwyższa potęga x kwadrat, no to ją wyrzucam przed nawias. Co mi zostanie w nawiasie? To znaczy tak jakby podzielę przez x kwadrat.
Zostaje mi 2 dodać. 5x jak podzielę przez x kwadrat, to będę miała 5 nad x. Odjąć i teraz 2 podzielę przez x kwadrat, no to jest co jest, co widzimy. I teraz uwaga, jeżeli x ucieka w minus nieskończoność, to to tak czy siak ucieka do zera. 5 podzielone przez bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale na minusie, to i tak ucieka do zera. Teraz 2 nad x do kwadratu, jeżeli x ucieka w minus nieskończoność, no to x kwadrat plus nieskończoność, ale 2 nad bardzo, 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 bardzo dużo i tak ucieka do zera. No to jeszcze jedna rzecz. No dwójka, wiadomo, no to ucieka do dwójki, to nie będziemy zapisywać. I teraz x kwadrat. Do czego ucieka x kwadrat, jak x ucieka w minus nieskończoność? Minus nieskończoność do kwadratu powoduje to, że minus nam się tak jakby kasuje. Czyli to nam ucieka do plus nieskończoności. Czyli uwaga, mamy tutaj mnożenie i mam tak, plus nieskończoność pomnożona przez dwójkę. No to i tak to jest po prostu plus nieskończoność. Czyli granicą takiej mojej funkcji teraz, 2x kwadrat plus 5x minus 2, w momencie, kiedy x ucieka do minus nieskończoności, to tą granicą jest plus nieskończoność. Granica przy x zmierzającym tym razem do plus nieskończoności z takiej funkcji x do potęgi trzeciej dodać 2x minus 4 i to podzielone przez 2x do potęgi trzeciej dodać 1. Pamiętamy, że zasady mamy takie same, metody mamy takie same jak w przypadku liczenia granic ciągów. W tym wypadku przy n zmierza do plus nieskończoności, czy to n, czy to x, to jest tylko kwestia literki. Zatem, jak to było w przypadku funkcji wymiernej tutaj? Była zasada, wyciągaliśmy przed nawias najwyższą potęgę, a robiliśmy to zarówno w liczniku, jak i w mianowniku, tylko najwyższą potęgę z mianownika braliśmy przed nawias, czyli x do potęgi trzeciej. Zostaje nam teraz w nawiasie 2 dodać, jak ja podzielę przez x do trzeciej, mam 1 nad x do trzeciej. To samo robię u góry, x do trzeciej wyciągam, będę miała 1, dodać 2 podzielone przez x kwadrat i minus 4 podzielone przez x do trzeciej. I teraz, to nam się oczywiście skasuje, następnie 1 nad x do trzeciej, jak x ucieka do nieskończoności, no to oczywiście 1 nad x do trzeciej do zera, 2 nad x kwadrat do zera. 4 nad x do trzeciej do zera, czyli ostatecznie mamy u góry 1, na dole mamy 2, czyli ta granica to jest po prostu 1/2. Tutaj, jeżeli chodzi o to nasze spotkanie, oczywiście, jeżeli dla Ciebie dwa przykłady to mało, zapraszam Cię na moją stronę internetową do zakupu kursu online i ta strona internetowa to www.aikamat.pl. Natomiast myślę, że będziesz mógł sobie sam poradzić z tym przykładami ze względu na to, że jak umiesz liczyć już granice ciągów różnorodne, to poradzisz sobie w przypadku liczenia granic funkcji, gdzie x ucieka albo do plus nieskończoności, albo do minus nieskończoności. Jeżeli te dwa przykłady to dla Ciebie stanowczo za mało, chciałbyś jeszcze więcej poćwiczyć razem ze mną przykładów liczenia granic przy x zmierzającym do plus nieskończoności, czy też do minus nieskończoności, ale to z funkcji, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie www.aikamat.pl. A ja tymczasem zapraszam na kolejne spotkanie i do zobaczenia.